Witam na konferencji dotyczącej wpływu bieżącej ogólnopolskiej sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie miasta. Jesteśmy także w internecie, a więc witam także internautów. A do Państwa dyspozycji dzisiaj Pan Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami w osobach Prezesa Leszka Czapelskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Mariusza Butowskiego, a także gospodarze dzisiejszego spotkania, przedstawiciele OPEC Grudziądz w osobach Prezesa Zarządu Pana Marka Deca, a także Wiceprezesa Zarządu Mirosława Radeckiego. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu Pana Prezydenta Macieja Glamowskiego. Bardzo dziękuję za przyjęcie dzisiejszego zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Witam także internautów. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Wam przedstawić, jak sytuacja gospodarcza w Polsce, jak galopująca inflacja, jak galopująca drożyzna wpływa na funkcjonowanie miasta, wpływa na funkcjonowanie spółek komunalnych i wpływa oczywiście na życie mieszkańców, czym jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni. Zacznę od początku. Rok zeszły, 2022, był rokiem szczególnym. Szczególnym dlatego, że zanotowaliśmy niespotykane dotąd zwyżki różnych cen, w tym głównie nośników energii, w tym energii elektrycznej. Przypomnę chociażby, że w roku 2020 cena wynosiła 210 zł, w 2022 już prawie 800 zł. To jest zwyżka nienotowana w ogóle w historii ostatnich lat. To samo dotyczy zwyżki węgla, gdzie zanotowaliśmy zwyżki od 3 do 5%. Ceny węgla w zeszłym roku dochodziły do prawie 1800 zł. Za tonę. To samo dotyczy tak zwanego CO2, ponieważ o tym będę mówił później, w drugiej części jakby wystąpienia. To jest istotny koszt opłat, które ponoszą mieszkańcy za ogrzewanie, jeżeli chodzi o ogrzewanie systemowe. Te wzrosty wynosiły od 25 euro za tonę w roku 2020 do prawie 80 euro w roku 2022. Co to wszystko powoduje? Otóż powoduje to, że mamy w styczniu zanotowaliśmy rekordową inflację na poziomie ponad 17%. Można powiedzieć, że oczywiście ta inflacja jest wynikiem wojny w Ukrainie. Tak, tu jest dużo prawdy, ale też trzeba pamiętać o tym, że inflację, którą notujemy w Polsce, jest jedna z najwyższych w Europie, czy najwyższą w krajach Unii Europejskiej. W większości krajów Unii Europejskiej inflacja jest na poziomie o połowę niższym niż w Polsce. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja powoduje drożyznę. Wszyscy spotykamy się z tym na co dzień, że i artykuły spożywcze, i niestety opłaty za mieszkanie, opłaty za inne niezbędne do funkcjonowania rzeczy wzrastają. To powoduje bardzo zrozumiałą frustrację mieszkańców naszego miasta. Ale my podejmujemy działania i zaraz o tych działaniach powiem, jakie działania podejmujemy i jakie działania powinien podjąć też rząd i to w najbliższym czasie, dlatego że to rząd odpowiada za politykę monetarną, to rząd odpowiada za to, jakie są stopy finansowe, to rząd też odpowiada w dużym stopniu za chociażby politykę związaną z opłatami z tytułu CO2. Przechodząc konkretnie teraz do dwóch naszych spółek komunalnych, to znaczy do OPEC-u i do MPG. Otóż OPEC niestety był zmuszony do podniesienia taryf za energię cieplną. Z czego to wynikało? Otóż wynikało to z dwóch głównych czynników. Pierwszy czynnik to jest wzrost stawki VAT-u. I na tym chciałbym się skupić. Mieszkańcy od 1 stycznia ponoszą gigantyczne wzrosty stawki VAT-u od 5 do 23%. Decyzją rządu stawka VAT-u wzrosła o 18%. Co to powoduje w praktyce? Powoduje to, że o 18% wzrosły rachunki.
W roku 2022 była preferencyjna stawka VAT-u. Trzeba też pamiętać, że w wielu krajach europejskich stawki VAT-u na energię cieplną są albo zerowe, albo dużo, dużo niższe od obowiązujących w Polsce. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to są opłaty za tak zwane CO2. Jak Państwo doskonale wiecie, głównym opałem, głównym nośnikiem energii w OPEC-u jest węgiel. Paląc węglem odprowadzamy tak zwane CO2. I proszę sobie wyobrazić, że w zeszłym roku z kieszeni mieszkańców Grudziądza zostało wydrenowanych, bo tak to można powiedzieć, 39 milionów złotych. 39 milionów złotych z tytułu opłat CO2. W naszej ocenie te środki powinny zostać tu w Grudziądzu po to, aby służyły dla inwestycji, które obniżą cenę energii w przyszłości. My potrzebujemy gigantycznych środków na docieplanie budynków mieszkaniowych, na docieplanie naszych szkół, przedszkoli. Proszę zobaczyć, czekamy na docieplenie, szukamy środków na docieplenie naszej największej szkoły na lotnisku. To jest kilkanaście milionów złotych. Czekamy na możliwości pozyskania środków na docieplenie, termomodernizację szkoły na Szczemięcinie. To także jest kilkanaście milionów złotych. Szkoły numer 17, przedszkola na Rządzu, przedszkola na ulicy Dworcowej. Tak można by bardzo dużo jeszcze innych obiektów wymieniać. Chcielibyśmy też budować nowoczesne budynki mieszkaniowe, takie, które będą energooszczędne, które będą nowoczesne, będą miały odpowiedni standard, ale na to są potrzebne środki. I system, który dzisiaj obowiązuje, czyli jakby pozbawianie firm energetycznych środków i wyprowadzanie ich w pewnym sensie, no nie służy rozwojowi, nie służy szybkiemu przejściu transformacji energetycznej. Dlatego wielokrotnie też i prezes inni prezesi spółek podobnych apelowali, aby zmienić system, który funkcjonuje w Polsce, jeżeli chodzi o opłaty CO2, żeby te środki zostawały przynajmniej w połowie, w 50%, może byłaby ta opłata zawieszona, ale jednocześnie z tych środków można by robić tak potrzebne inwestycje. Jeżeli chodzi o VAT, to jak Państwo wiecie, podpisałem już kilkanaście dni temu deklarację prawie 500 samorządowców do premiera rządu Rzeczpospolitej, mówiącą o tym, aby przywrócić preferencyjną stawkę VAT-u na ciepło systemowe. W naszej ocenie jest to po prostu najprostsze, co można zrobić, w jaki sposób ulżyć mieszkańcom, bo to powoduje w sposób prosty obniżenie opłat o 18%. Nie oczekujemy jakichś specjalnych tutaj rozwiązań, tylko prostych, sprawdzonych rozwiązań, takie jakie zostały wprowadzone w roku 2022. Idąc dalej, jeżeli chodzi o drugą spółkę, MPGN, to niestety koszty funkcjonowania również wzrastają, co skutkuje podwyżką czynszów, będzie skutkowało podwyżką czynszów od czerwca tego roku. Niemniej zadbaliśmy o to, aby ta podwyżka była tylko na poziomie 10%, to jest połowa inflacji, a uchwała Rady Miejskiej umożliwia podniesienie na poziomie inflacji, ale doskonale wiem, jaka jest sytuacja grudziąckich rodzin, dlatego podjąłem decyzję, że to będzie na poziomie tylko, oczywiście to można powiedzieć, że to jest bardzo dużo, tak, to jest bardzo dużo, ale przy poziomie inflacji zbliżającej się do 20% to jest połowa poziomu inflacji. I kolejna bardzo ważna rzecz. Szanowni Państwo, bo my poruszamy się w takiej, mówię teraz jako samorządowiec, w takiej sytuacji, że z jednej strony jesteśmy pozbawiani dochodów z tak zwanego PIT-u.
tym roku Grudziądzu z różnego rodzaju ulg, które zostały udzielone, wpłynie mniej z tytułu PIT-u około 23-25 milionów złotych. Z tych środków moglibyśmy wypracować cały system osłonowy zwiększenia na przykład dodatków mieszkaniowych, dodatków osłonowych dla mieszkańców. Niestety tych środków brakuje w budżecie. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to, co powiedziałem. Prawie 40 milionów złotych zostało wygenerowane do budżetu centralnego. To mieszkańcy Grudziądza zapłacili, to wpłynęło do budżetu centralnego. Co się z tymi środkami dzieje, można się tylko domyślać. To są gigantyczne pieniądze. Za 40 milionów złotych, tak jak powiedziałem, można by ocieplić co najmniej dwie szkoły. Koszt wybudowania nowego basenu przeszkolnego to jest dla takiego zobrazowania, to jest około 30 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze. I kolejna rzecz, bardzo ważna. Z jednej strony zostajemy pozbawieni środków, a z drugiej strony środki, które mogłyby wpłynąć do samorządów, gdzie jesteśmy przygotowani, aby realizować wiele inwestycji. I to dotyczy samorządu, ale dotyczy też spółek komunalnych. Dotyczy OPEC-u, dotyczy MPGN-u. Mówię tutaj o środkach unijnych z KPO. Niestety decyzje, które zapadły, weto prezydenta, niedogadanie się rządu z prezydentem powoduje, że te środki prawdopodobnie nie wpłyną. To jest dramat, dlatego że te środki są bardzo potrzebne właśnie po to, aby w przyszłości mieszkańcy Grudziądza płacili mniej za ciepło. Co zrobić, żeby ciepło z OPEC-u było tanie w przyszłości? Otóż musimy inwestować. Musimy inwestować setki milionów złotych. Już dzisiaj poczyniliśmy inwestycje na poziomie, zliczając te wszystkie, to co zostało zrobione, to co jest w toku, na poziomie 250 milionów złotych. Ale to jest jeszcze ciągle mało. To kolejne inwestycje odchodzące od spalania węgla będą kosztowały kolejne 150-200 milionów złotych. I to są środki, które miały pochodzić właśnie między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Tych środków nie ma, nie wiadomo kiedy będą. A więc to stawia samorządy w bardzo trudnej sytuacji. A to są decyzje rządu. To są decyzje polityków. Ja jestem samorządowcem, my jesteśmy wszyscy samorządowcami, jesteśmy blisko ludzi i wiemy, że nie można przekładać jakichś interesów politycznych nad dobro i standard życia, jakość życia mieszkańców. A tak się niestety dzieje. Przechodząc dalej, to chciałbym też powiedzieć, że w mieście funkcjonuje cały system różnego rodzaju dodatków, z których mieszkańcy korzystają, chociażby dodatki mieszkaniowe. One są wypłacane z budżetu miasta. W zeszłym roku one pochłonęły ponad 6 milionów złotych. Także są tak zwane dodatki osłonowe, wypłacane z budżetów rządowych. To było prawie 7 milionów złotych. Wspomnę także o dodatkach węglowych, również z budżetu centralnego, to było prawie 16 milionów złotych. Zanotowaliśmy też wzrost liczby gospodarstw domowych korzystających zarówno z dodatków osłonowych, jak i dodatków mieszkaniowych. Pokazuje to, że niestety jakość życia spada i osób potrzebujących jest coraz więcej, ale żeby to móc zwiększyć, my potrzebujemy środki. Te środki, tak jak powiedziałem, mamy mniejsze chociażby z tytułu wpływu z podatku PIT. Zrobiliśmy wszystko, aby stawki za odpady, które nie wzrosły w Grudziądzu i one nie wzrosną, choć w gminach okalających, na przykład w gminie Grudziądz, są dużo wyższe niż w Grudziądzu. W Grudziądzu mamy stawkę 28 zł, w gminie Grudziądz 34. W innych gminach oscyluje to wokół 30 zł. U nas pozostaje to niezmienione od dłuższego czasu.
Szanowni Państwo, reasumując o szczegółach jeszcze to, co jest, dzieje się w spółkach, jakie są też plany, aby obniżyć te koszty dla mieszkańców, zapewnić tanie ciepło. Reasumując, jeszcze raz powtórzę, to polityka rządu, od polityki rządu bardzo dużo zależy. I w tych trzech aspektach, o których chciałem jeszcze raz powtórzyć, i to jest kwestia obniżenia podatku VAT. I myślę, że tutaj presja ma sens. To samorządowcy też, protestując w Warszawie, spowodowali, że rząd wprowadził ochronne taryfy za energię elektryczną. Ja mam nadzieję, że i tak będzie w tym przypadku, że dojdzie do obniżenia podatku VAT do 5% albo do stawki zerowej. To spowoduje, że można z dnia na dzień obniżyć opłaty za energię cieplną o 23%, gdyby ta stawka była zerowa. Drugi postulat to koniec z drenowaniem kieszeni mieszkańców, jeżeli chodzi o CO2. Te 40 milionów powinno być zainwestowane w Grodziącu. Kolejna rzecz, środki z KPO są potrzebne natychmiast. My nie mamy czasu na odwlekanie transformacji energetycznej. Im szybciej to zrobimy, im szybciej odejdziemy od węgla, im szybciej będziemy mieli ocieplone nasze budynki, tym będziemy mniej tej energii zużywali. Ale żeby to zrealizować, nam potrzeba po prostu środków. Tych środków nie mamy, a one są na wyciągnięcie ręki i wystarczy tylko porozumienie, nie wiem, zgoda polityczna, ale nie jakieś takie niezrozumiałe dla większości walki politycznej. I to tyle, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie do tego, co chciałem powiedzieć. Chciałbym też jeszcze jedną rzecz dodać, że oczywiście jesteśmy niestety w okresie wyborczym. To widać, że wkroczyliśmy w okres wyborczy i z przykrością to mówię, że ta trudna sytuacja grudziąckich rodzin czasami jest wykorzystywana politycznie. I to jest coś, co dla mnie jest nie do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Liczę. I ten wniosek jest bardzo weryfikowany przez Urząd Regulacji Energetyki i ostatecznie zatwierdzany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Tu są dwie formy regulacji. To jest niezmiernie ważne, jeśli chodzi o naszą sytuację. Pierwsza to są ciepłownie, czyli przedsiębiorstwa, które produkują tylko i wyłącznie ciepło, nie produkują w skojarzeniu z energią elektryczną. Tam obowiązuje tak zwana ta metoda kosztowa, czyli rzeczywiście na bazie kosztów, które rzeczywiście firma ponosi, składane są wnioski taryfowe i te koszty uzasadnione lub nie są weryfikowane przez prezesa URE. W przypadku przedsiębiorstw taryfikowanych tą metodą kosztową, to możemy powiedzieć, bo mamy kontakt przecież z kolegami, to w zeszłym roku takie wnioski składane były nawet kilkanaście, nawet kilkadziesiąt razy. Każda dostawa paliwa powodowała nowy wniosek taryfowy do URE. I to, proszę Państwa, było właściwie wszędzie stosowane, w każdym przedsiębiorstwie w ten sposób taryfikowanym, bo inaczej te przedsiębiorstwa po prostu pogrążyłyby się w kolosalnych stratach przy tak dynamicznie rosnących cenach paliwa, a paliwem głównym w ciepłownictwie wciąż w Polsce jednak jest węgiel. Drugą metodą taryfikacji jest metoda uproszczona. Ona dotyczy przedsiębiorstw, które produkują ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu i to jest właśnie przykład Grudziądza. Posiadamy elektrociepłownię. Tutaj jest tak zwana metoda uproszczona. Ona opiera się na bazie cen benchmarkowych, referencyjnych, publikowanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej do 31 marca każdego roku. I tak naprawdę tak jest. Ta cena jest zawsze publikowana 31 marca. Ona się opiera, proszę Państwa, na bazie historycznych cen, czyli z poprzedniego roku, a nawet jeszcze wcześniej, które były zatwierdzane dla tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, o których wspominałem wcześniej. Czyli nigdy jakby te ceny nie nadążają za rzeczywistymi kosztami, które na rynku ciepłowniczym występują. Zeszły rok był pierwszym rokiem, w którym oprócz ceny referencyjnej prezes URE również dokonał po raz pierwszy zmiany i wprowadził wskaźnik referencyjny nie w wysokości 1,
a wskaźnik jej referencyjny i cena referencyjna, no to jakby jest para bliźniaków, jedno mnoży się razy drugie i daje ostateczny wzrost cen ciepła. I po raz pierwszy wprowadził wyższy wskaźnik niż 1 tylko dlatego, że wiedział już w marcu, że wybuchła wojna, rynek węgla się załamał, ceny węgla skoczyły nawet 10-krotnie, bo był taki moment, że z 50 dolarów na giełdzie prawie do 500 dolarów na giełdzie. W związku z tym w ten sposób chciał przynajmniej w części skompensować to uderzenie kosztowe, które wiedział już, że ciepłownictwo dotknie. Już pomijam kwestię wolumenu i braku węgla na rynku, gdzie większość jednak ciepłownictwa opierała się jednak na węglu importowanym z Rosji. Czyli tutaj jakby jest metoda bardzo prosta, bym powiedział, bo bardzo prostą formułę wprowadza się dane głównie dotyczące prognozowanej sprzedaży, natomiast sama cena już jest ustalana przez prezesa URE. Oczywiście to również jest zweryfikowane przez prezesa URE, jest zatwierdzane. Wyjątkiem jest taryfa zatwierdzana dla obszaru dystrybucji i przesyłu, która stanowi w kosztach łącznych, które płaci mieszkaniec Grudziądza, no około 1/3 wszystkich opłat i tam obowiązuje, podobnie jak dla ciepłowni, formuła kosztowa. Niemniej jednak przy formule kosztowej zapewniam Państwa, że URE tak szczegółowo bada te koszty i ma no pełne porównanie kosztowe z całą branżą, w związku z tym jakikolwiek odstępstwo w górę w stosunku do tego, co występuje na rynku, no jest absolutnie nieakceptowane przez prezesa URE i presja ze strony prezesa URE jest bardzo silna na to, żeby rzeczywiście te koszty były no jak najniższe. Teraz proszę Państwa, ja myślę, pozwolę sobie na tablicy Państwu jakby przedstawić, zobrazować to, w jakiej my jesteśmy sytuacji w stosunku jakby do rynku. Żebyście też jakby pokażę Państwu, co my robimy w związku z tym, żeby tym no, mieszkańcom no, jak najbardziej tu ulżyć w tej sytuacji, która wiemy, że ich dotyka, ale no, nas ona dotyka no, bardzo. No, pierwszą pozycją absolutną, jeśli chodzi o koszty, to jest węgiel, proszę Państwa, to jest węgiel. I tutaj mamy kontrakt właściwie na ten rok w 100% z Polską Grupą Górniczą. I to na koniec zeszłego roku, kiedy kontrakt był podpisywany, zresztą przedłużany, bo wcześniej również mieliśmy kontrakt z Polską Grupą Górniczą, co tak naprawdę nas uprzywilejowało, bo tylko te przedsiębiorstwa, które stale współpracowały z PGG, mogły liczyć w ogóle na dostawy polskiego węgla. Te, które nie, a takich firm jest naprawdę dużo, niestety ten węgiel muszą kupować na rynkach międzynarodowych, gdzie te ceny w zeszłym roku były zdecydowanie, ale to zdecydowanie wyższe niż ceny węgla krajowego. Ale dzisiaj ten kontrakt, który my mamy z Polską Grupą Górniczą, plus oczywiście doliczając straty wynikające z produkcji, tak, czyli przyjmując sprawność na kotle 85%, no to jest wysoka sprawność, no to koszt gigadżula samego węgla to jest dokładnie, proszę Państwa, 65 zł za gigadżul. To jest udział samego paliwa węglowego, węgla, w koszcie gigadżula. Drugą pozycją, którą Pan Prezydent wspomniał, to jest CO2. Tu oczywiście podlegamy, to jest prawo unijne, wszystkie instalacje powyżej 50 MW obowiązuje płatność za emisję CO2. W dużej części jesteśmy oparci o węgiel, prawie 80%. I udział opłat za CO2 w gigadżulu w tej chwili wynosi 46,28 zł za gigadżul. To są dwie absolutnie podstawowe elementy kosztów CO2, ale są jeszcze takie dwa istotne, powiedziałbym kompletnie też niezależne od nas. To jest amortyzacja, która jest elementem kosztowym. I oczywiście ono uzależnione jest od wysokości majątku, który posiadamy, tak? No oczywiście z punktu widzenia mieszkańców to raczej zależy na tym, żeby ten majątek był jak po pierwsze odtwarzany, no i też jak największy, a nie jak najmniejszy, no ale to się wiąże z kosztami związanymi z odtworzeniem tego majątku. I na gigadżul to jest wartość, proszę Państwa, 12,32 zł za gigadżul. I kolejny koszt, który jeszcze niedawno w ogóle nie był istotny z naszego punktu widzenia, to są koszty finansowe, czyli koszty obsługi kredytów, które
W naszym przypadku właściwie są udzielane przez dwie instytucje państwowe. To jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie również korzystamy z pożyczki. I to jest, proszę Państwa, w tej chwili, czyli koszty finansowe, to niestety będzie raczej koszt, który będzie rósł. A będzie rósł przede wszystkim dlatego, że w Polsce mamy jedną z najwyższych, no po Węgrzech jesteśmy drugim krajem, który mamy najwyższą stopę procentową. Każdy bank, bez względu czy to jest NFOŚ, czy to jest BGK, do stopy procentowej dolicza marżę. Może w przypadku BGK-u i w przypadku NFOŚ-u, oczywiście ta marża jest preferencyjna, jest niewielka, ale stopa jest stała. Stopa dzisiaj to jest 6,75, obowiązuje wszystkich i ten koszt w naszym przypadku rośnie z roku na rok. Jeszcze dwa lata temu on był zdecydowanie powyżej miliona, dzisiaj to już jest prawie 9 milionów, ale na gigajoul to jest, proszę Państwa, 6,46. Taki jest koszt tego i to są, proszę Państwa, tylko te cztery koszty. Nie doliczę tu wynagrodzeń, nie doliczę tu kosztów remontów, nie doliczam tutaj podatków, które musimy płacić również do miasta, ale też i do państwa. Nie doliczam tutaj oczywiście wszelkich usług obcych, bo przecież korzystamy z usług różnych firm. I to wszystko, proszę Państwa, daje nam wartość 118,71 zł. To jest dzisiaj podstawowe koszty czterech elementów, których naprawdę, proszę Państwa, wpływ nasz jest bardzo ograniczony. Przypomnę Państwu, że dzisiaj w naszej taryfie mamy cenę średnią dla pary i dla wody, bo dostarczamy te dwa produkty, ale średnia nasza cena to jest 96 zł za gigajoul. Czyli mamy niepokryte koszty w wysokości 20 zł. To są ceny netto, tak? To są ceny netto bez VAT-u. Do tego jeszcze trzeba oczywiście 23% VAT-u doliczyć, tak? Bo tu jeszcze potem dochodzi 23% VAT-u, który oczywiście mieszkańcy płacą. My tego VAT-u nie mamy, bo musimy go odliczyć. I teraz tak, co my robimy, proszę Państwa, jeśli chodzi o węgiel? To jest nasze i CO2, bo właściwie to są dwie rzeczy, które są sprzężone. To jest właśnie ta biomasa. To, że spalamy 20% biomasy, powoduje, że tak naprawdę te koszty są troszeczkę niższe. O ile niższe, o tyle, że jak to jest 100 zł razem, to tak naprawdę biomasa nie generuje tych kosztów CO2. Jest troszeczkę droższa, jeśli chodzi o paliwo, ale łącznie to nie jest 100 zł, tylko to jest 70 zł. To jest mniej więcej ten wolumen. Dlatego bardzo mocno naciskamy na to, żeby jak najszybciej przejść na OZE. I dlatego budujemy kocioł biomasowy, żeby ten wolumen z 20 paru % zwiększyć do prawie 50, niecałe 50%. Jak najmniejsze koszty CO2 pojawiły się w tym bilansie. Jeśli chodzi o amortyzację i koszty finansowe, proszę Państwa, perspektywa raczej jest rosnąca, bo no nie spodziewamy się, że to nawet prezes Narodowego Banku raczej nie daje możliwości obniżenia stóp procentowych. Jeśli chodzi o amortyzację, ona będzie rosła chociażby z prostej przyczyny realizacji inwestycji. Także Państwo widzicie, tutaj właściwie te koszty na dzień dzisiejszy nie są pokryte, ale z drugiej strony te elementy, które robimy głównie jeśli chodzi o paliwo, no i też reżim kosztowy, pozostałe koszty pozwala nam, proszę Państwa, i zeszły rok zakończyliśmy lekkim plusem. Dlaczego? Dlatego, że 2021 rok OPEC i NEKO, bo wtedy jeszcze byliśmy rozdzieleni, no wygenerował stratę na poziomie 18 milionów. Oczywiście może się taki wypadek zdarzyć, a to była z kolei inna przyczyna. W 2021 nastąpił drastyczny wzrost opłat za CO2. Wtedy startowaliśmy z 25 euro za tonę do na koniec roku prawie 90 euro, bo takie poziomy pod koniec 2021 były. No i oczywiście tutaj ani URE nie nadążyło za tą zmianą, ani przedsiębiorstwa ciepłownicze. I tu średnia rentowność dla firm kogeneracyjnych w 2021 roku była minus 11%. A zatem no, jakby to był wypadek przy pracy. Natomiast no, jak każde przedsiębiorstwo, które musi realizować inwestycje, znaleźć finansowanie, no musimy dbać o to, żeby utrzymywać minimalną rentowność. W sytuacji, w której utracilibyśmy rentowność, zapewniam Państwa, że nawet Bank Gospodarstwa Krajowego, ale i NFOŚ nie udzieliby nam ani pożyczki, ani kredytowania pod inwestycje. No niestety tak to się dzieje. W związku z tym no musimy wszystko robić, żeby z jednej strony doprowadzić do jak najniższych cen ciepła dla mieszkańców, ale z drugiej strony utrzymywać
minimalną rentowność przedsiębiorstwa, pozwalającą na uzyskanie finansowania niezbędnych inwestycji z kolei, które w przyszłości właśnie obniżą ceny ciepła dla mieszkańców. I teraz, żeby Państwu to zobrazować, no kilka liczb podam, no, jeśli chodzi o branżę tutaj i okoliczne firmy. Na przykład średnia cena w Toruniu, która uwzględnia zarówno ciepło, jak i przesył, to jest 255 zł za gigajoule. Koszalin 231 zł za gigajoule. Tczew 190 zł za gigajoule. Włocławek 205 zł za gigajoule. Opec razem z przesyłem, produkcja 145 zł. Porównywalną cenę ciepła jest w Gdańsku, to jest 145,68, o 40 groszy droższa. Natomiast to jest, proszę Państwa, zupełnie inna skala. Tam jest siedmiokrotnie większy rynek i przy takim efekcie skali to tam powinna być zdecydowanie niższa cena ciepła niż jest w Grudziądzu. Przypomnę, że producentem ciepła w Gdańsku jest firma państwowa, czyli PGE Ciepło. To nie jest firma prywatna. Udział GPS-u prywatnego w kosztach jest podobny jak u nas, czyli 1/3 opłat to jest GPS, 2/3 to jest ciepło produkowane w elektrociepłowni należącej do państwa. I mimo takiej skali mają w Gdańsku droższe ciepło niż w Grudziądzu. To chyba przede wszystkim do informacji, które w przestrzeni publicznej od kilku dni się pojawiają odnośnie podwyżki stawek czynszu przez MPGN w Grudziądzu. Chciałbym to sprostować i oprzeć się na faktach i przedstawić Państwu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o kreowanie stawek czynszu w naszym zasobie. Pierwszą rzeczą, o której należałoby wspomnieć, to jest fakt, że od 1 stycznia bieżącego roku MPGN przeniósł podwyżkę opłat za energię cieplną wprowadzoną przez OPEC, która to z kolei była wprowadzona w związku z podwyżką VAT-u wprowadzoną przez rząd polski. Zatem my, jako odbiorca ciepła, mamy obowiązek przeksięgować w całości ten koszt na mieszkańców. Zatem my jako MPGN od 1 stycznia bieżącego roku nie podnieśliśmy czynszów w naszym zasobie, i to chciałbym jeszcze raz podkreślić, a jedynie przenieśliśmy podwyżkę kosztu energii cieplnej. Natomiast prawdą jest, że od 1 czerwca będzie miała miejsce podwyżka czynszu w naszych lokalach. I tak jak Pan Prezydent wspomniał, tutaj pracowaliśmy bardzo mocno nad tym, aby ta podwyżka nie była bardzo duża w sensie w odniesieniu do inflacji, ponieważ nasz program tutaj miejskiego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Grudziądz pozwala nam nawet na podniesienie do 14,4% stawki czynszu bazowe, natomiast udało się tutaj, wprowadzając szereg oszczędności, aby ta podwyżka była niższa na poziomie 10%. Myślę, że to 10%, żeby też zobrazować Państwu, jaka to jest wartość w pieniądzu, tak? Ona wynosi, proszę Państwa, dla mieszkania 50-metrowego około 33-34 zł na miesiąc. To jest taka skala podwyżki. Ja chciałbym również podkreślić, że stawki czynszu w Grudziądzu od lat, proszę Państwa, od lat, to nie teraz, ale od lat, należą do jednych z najniższych w Polsce. I znowu, od 1 czerwca te bazowe stawki dla lokali komunalnych będą wynosiły 5,26 zł, natomiast dla lokalu socjalnego 1,23 zł. Więc mówimy tutaj o stawkach czynszu na poziomie kilku złotych. I teraz, żeby też Państwu przedstawić na faktach odniesienie, jaki poziom składek jest rekomendowany, jaki poziom czynszów, jeżeli chodzi o wskaźnik odtworzenia powierzchni budynku, jest rekomendowany przez wojewodę, to proszę Państwa, to jest 13,22 zł. My od lat, jeżeli badamy sobie tutaj tą relację, czy to do czynszu do minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy to czynszu w lokalu MPGN w odniesieniu do opłat za całe użytkowane mieszkanie,
czy to relacje stawki właśnie naszego czynszu w naszych lokalach do wskaźnika ogłoszonego przez wojewodę, to pragnę stwierdzić, że no, historycznie od 2015 roku każdy ten wskaźnik spada. I tak, relacja stawki czynszu za lokal komunalny do wysokości wskaźnika otworzenia powierzchni budynku ogłoszonego przez wojewodę w roku 2020 to było blisko 50%, natomiast obecnie będzie to 37%. Udział czynszu dla lokalu przykładowego 46 metrów kwadratowych, czyli czynszu, mówimy o tym czynszu typowym za użytkowanie lokalu, a nie opłat dodatkowych. Od stycznia 2015 spadł z 43% do stycznia 2023, czyli obecnie do 30%. No i wspominałem również o trzecim wskaźniku, o wskaźniku relacji czynszu do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tutaj również przykładowy lokal 50 metrów kwadratowych. Do minimalnego wynagrodzenia za pracę ten wskaźnik wynosił w 2015 roku 12,6%, obecnie to jest 7,5%. Myślę, że przygotujemy jeszcze wspólnie tutaj z naszym zespołem taki bardziej bogaty materiał. Będziemy chcieli Państwu tutaj to zaprezentować, ponieważ jedną rzecz jeszcze raz chciałbym podkreślić. Czynsze w Grudziądzu od lat należą do najniższych w Polsce. I myślę, że to jest też swego rodzaju sukces, że udaje nam się jednak na tych niskich czynszach pracować z tym zasobem, odnawiać ten zasób, go utrzymywać i starać się go rozwijać. Wiem, że wiele rzeczy jest jeszcze do zrobienia i wiele wyzwań przed nami, natomiast każda inwestycja potrzebuje zasilenia kapitałowego. To zasilenie kapitałowe możemy czerpać skąd? No właśnie z czynszów. My musimy tutaj ważyć tą wysokość czynszu, który akumulujemy w spółce, do nakładów, które sobie planujemy, nakładów inwestycyjnych na naszym zasobie. Dlaczego udało nam się podnieść o mniejszą wartość te czynsze, niż można byłoby to zrobić? Po pierwsze, wprowadziliśmy, jak Państwo pewnie wiecie, wprowadziliśmy od roku własne brygady remontowe, własne brygady konserwacyjne, które no, wygenerowały nam tutaj bardzo ładne oszczędności. Dodatkowo podniosły jakość, jeżeli chodzi o wykonawstwo tych robót, ale także i prędkość. Tak? Ten czas napraw nam się tutaj widocznie skrócił i będziemy chcieli dalej rozwijać te brygady i myślę, że z sukcesem i z zadowoleniem dla mieszkańców i też jeżeli chodzi o podnoszenie właśnie jakości naszego zasobu. Po drugie, wprowadziliśmy brygady, jeżeli chodzi o odbiór takich odpadów wielkogabarytowych. Tak? Transportujemy to już teraz na, można powiedzieć, w większości przypadków w ramach własnych zespołów, to również wygenerowało nam tutaj oszczędności. Po trzecie, aktualnie pracujemy, proszę Państwa, nad również świadczeniem takiej usługi wewnętrznej dla naszych, na naszych nieruchomościach związanych z utrzymywaniem czystości. Mam nadzieję, że tutaj też wynik będzie pozytywny i to są właśnie te ruchy, ta optymalizacja kosztowa, pewne takie niestandardowe rozwiązania, które staramy się wprowadzić, które pozwalają nam na zmniejszenie tej skali podwyżki. Bo tak jak tutaj Pan Prezydent powiedział i Pan Prezes, myślę, że dla nikogo nie jest komfortową sytuacją ani dla zarządu MPG, ani dla zarządu OPEC-u, ani dla Pana Prezydenta wprowadzenie jakichkolwiek podwyżek. I proszę mi wierzyć, my wszyscy tutaj skupiamy się na tym, że jeżeli jest już potrzeba wprowadzenia takich podwyżek, to żeby one były jak najniższe dla mieszkańców. Ja na sam koniec może jeszcze się odniosę do tego wskaźnika inflacji z racji mojego drugiego zawodu. Ten wskaźnik inflacji, który jest oficjalnie podawany, 14,4%. My, myślę, doskonale sobie zdajemy sprawę, że on, jeżeli chodzi o jego realność, jest kompletnie zaburzony. Jest dużo wyższy. Oczywiście, realnie ta inflacja jest dużo wyższa, ponieważ mieszkańcy nasi, konsumując produkty, sięgają akurat po te, gdzie ta cena, ten wzrost cen w ostatnim roku jest o wiele wyższy niż te 14,4%, które jest opublikowane przez GUS. Jaki jest właściwie powód tej dzisiejszej konferencji i dlaczego ona odbyła się właśnie teraz?
Dlatego, że chcieliśmy pokazać, jak sytuacja, to co powiedziałem, gospodarcza państwa, jak galopująca inflacja, jak drożyzna przedkłada się na funkcjonowanie spółek, jak też w ostatnich dniach podjęta decyzja przez prezydenta o tak naprawdę odrzuceniu środków KPO wpłynie na funkcjonowanie miasta, na funkcjonowanie spółek. Tak jak powiedzieliśmy, chcemy zapewnić mieszkańcom jak najniższe opłaty. Chcemy, aby szybko przeszła transformacja energetyczna. Na to potrzebne są, powtarzam, środki, gigantyczne środki. I te środki są odrzucane. I to nas bardzo mocno boli. Jednocześnie ja może tego wcześniej nie informowałem, ale tak jak powiedziałem, kilkanaście dni temu, podobnie jak kilkuset samorządowców, podpisałem petycję do premiera o obniżenie stawki VAT na ciepło po to, aby mieszkańcy ponosili niższe opłaty. To jest powodem, a też myślę, że to ostatnia moja wypowiedź, czy ostatni fragment, który mówiłem, że bardzo mnie boli to, że ta trudna sytuacja mieszkańców, to obniżenie jakości życia, bo to do tego się sprowadza. Zawsze inflacja uderza w tych najsłabszych. To trzeba mieć tego świadomość. Tak zawsze było i tak jest i tak będzie. I dlatego z żalem patrzę na to, że to się wykorzystuje właśnie w takiej walce politycznej. Tego nie powinno się robić. To jest po prostu niegodziwe. Zresztą tu chciałem jeszcze dopytać, bo Pan powiedział, Panie Prezydencie, że weszliśmy w okres wyborczy. No do wyborów jest dobre pół roku do pierwszych, a rok ponad do drugich. Jakie jest Pana zdanie? Czy Pan się spodziewał, bo Pan nawiązuje do konkretnej sytuacji, że takich sytuacji będzie więcej, czy liczy Pan, że nie? Ja myślę, że Państwo doskonale wiecie, że ten okres wyborczy i różnego rodzaju działania mają charakter wyborczy. Oczywiście, że wcześniej mamy wybory parlamentarne, później wybory samorządowe, ale to już widać. Ja nie chcę tutaj wymieniać konkretnych jakichś przedsięwzięć, które się rysują w obszarze miasta i różnych działań, ale one są już. One już są to jest w pewnym sensie normalne, bo zawsze okres wyborczy jest okresem takim podniesionych emocji. No ale teraz mamy szczególny czas. No, nigdy nie było takiej sytuacji, jaką mamy w tym roku, czy w tym okresie. No, wojna w Ukrainie, właśnie ta sytuacja gospodarcza. No przecież jak się spojrzy historycznie, jeszcze 3 lata temu, no przecież te czynsze wzrastały o dosłownie 6 groszy, tak? To możemy mówić o groszowych wzrostach, ale inflacja też była na poziomie 3%, 5%. Dzisiaj dochodzi do 20%. No, opublikowana przez GUS styczeń do stycznia jest 17,2, tak? To co powiedział kolega, który jest też bardzo dobrym ekonomistą. No przecież realnie rzecz biorąc, ta inflacja pewnie już przekracza 20%. To jest takiej sytuacji nie było, jakby spojrzeć historycznie, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, tak? To w tej chwili to można by to wyczytać z książek. Tak? Ja mam pytanie do prezesa OPEC-u. Jakby pan porównał sposób ogrzewania typowego mieszkania 50 m2 systemowym ciepłem i takim indywidualnym sposobem w postaci, nie wiem, pieca gazowego, ewentualnie innego pieca na węgiel. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty? Bo w zasadzie z przestrzeni publicznej można usłyszeć, że ciepło systemowe jest zbyt drogie. Proszę Państwa, myśmy w ogóle stracili jakikolwiek skalę porównawczą, bo już nie ma rynku. Do wszystkiego jest dopłata dzisiaj. W związku z tym ja szczerze mówiąc nie wiem, do czego się dzisiaj odnieść. Czy do giełdy, która też już jest taka wątpliwa, bym powiedział, czy do giełd światowych, czy do dopłat i cen, że tak powiem, urzędowych. No bo żyjemy w dużej fikcji, muszę powiedzieć. To też jest duży problem dla w ogóle branży energetycznej, bo zakładam, że kiedyś będziemy musieli wrócić do normalnych cen i normalnych kosztów, które na rynku obowiązują. Ale odpowiadając na Pana pytanie, dzisiaj mamy wręcz masowe wnioski o przyłączenie się do sieci ciepłowniczej i również musimy mieć pieniądze na realizację inwestycji związanych z przyłączeniami. Przyłączają się naprawdę bardzo komercyjni klienci, którzy do tej pory korzystali z innych źródeł. To może jakoś pośrednio Panu odpowiem na to pytanie.
z całą pewnością dzisiaj ciepłosystemowy jest najbardziej konkurencyjnym systemem ogrzewania i z całą pewnością jest to w Grudziądzu. Może w niektórych miastach, które wcześniej wymieniłem, tak nie jest, ale w Grudziądzu z całą pewnością jest. I długo będzie.